Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku magazynu z Zakołka. Szanowni Państwo, wiosna w kalendarzu już jest, wiosna na dworzu też już jest, plus 10 stopni, zawsze o tej porze zaglądam do warsztatu wulkanizacyjnego z pytaniem, czy już zmieniać opony. Dlatego zapraszam Państwa dzisiaj na rozmowę właśnie w tej kwestii. Dzień dobry Panie Sławomirze. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie Sławomirze, pogoda plus 10 stopni od kilku dni już nam przygrzewa. I tutaj co roku do Pana przyjeżdżamy z takim pytaniem, czy to już jest moment na zmianę opon z zimowych na letnie? No rzeczywiście już są zauważalne jakieś ruchy w serwisach wymiany ogumienia. Ci użytkownicy, którzy tylko w dzień jeżdżą, czy już wymieniają te oponki, dobierają sobie typowe lato. Natomiast ci, którzy jeszcze nocami jeżdżą, w szczególności po naszym tutaj terenie, jeszcze się wstrzymują, dlatego że przymrozki nocą to powoduje jednak, że wolą wyczekać troszeczkę i troszeczkę w późniejszym terminie wymienić te oponki. Ale generalnie już się zaczęła wymiana. No pewnie osoby zmieniają te, które już pewnie tak na południe tej Polski jakieś podróże dłuższe, święta się zbliżają. Pewnie te osoby myślą już o wymianie. Tak, tak jest. Tym bardziej, że w całej Polsce słyszymy o prognozach pogody wysoko na plusie, więc tutaj jakby mobilizuje to użytkowników, żeby już wymienić właśnie na te długie dystanse, żeby pojechać na letniej oponie, na cichszej. Tak. No tak według schematu, przy jakich stopniach Celsjusza trzeba myśleć już o wymianie na te letnie, żeby tych zimowych za bardzo nie ścierać, choć one generalnie za dużo im nie zaszkodzimy, jak pojeździmy dłużej nawet. Oczywiście tak. Producenci co do tego są zgodni. 7 stopni na plusie to jest temperatura graniczna, gdzie należałoby wymienić wiosną na letnie, jesienią podobnie już na zimowe wtedy. Także te 7 do 10 stopni to jest taka temperatura graniczna. U Pana warsztacie oprócz oczywiście zmiany opon, wymiany kół całych, również prowadzi Pan sprzedaż opon. Czym klienci się kierują przy wyborze opon? No tak, rzeczywiście klienci niektórzy już słyszeli, że są etykiety jakby wskazane przez Unię Europejską, żeby głośność tych opon była podana, skuteczność jazdy po wodzie i oszczędności na paliwie. Są pytania tego typu. No, większość bardziej z klientów wybierają opony jak najbardziej ciche. Oczywiście każda z tych opon ma to oznakowanie, tam 68, 69 do 72 decybeli opona letnia. Oczywiście w zależności od przeznaczenia, czyli na traski, na długie dystanse jest oponka wybierana cicha, natomiast na drogi szutrowe, na jakieś polowania ktoś wyjeżdża, więc patrzą bardziej na skuteczność w ekstremalnych warunkach, hałas jak gdyby jest na drugim planie. Oczywiście to są wszystkie parametry, ten hałas jak gdyby to jest parametr, który słyszalny jest na zewnątrz, hałas opony na zewnątrz. Wewnątrz my, użytkownicy, możemy bardziej lub mniej to odczuwać, dlatego że to w zależności od wyciszenia auta, jak jest skonstruowane, jak wyciszone i wtedy ten hałas albo słyszymy bardziej, albo mniej. Także na tym to polega mniej więcej. A czy klienci kierują się etykietą, czy jednak doświadczeniem w Pana osobie dobór opon przez Pana? Staramy się to połączyć. Jeśli to się zgadza z moimi spostrzeżeniami, to oczywiście się godzimy na to. Natomiast jeśli słyszę opinię, że mimo to, że etykieta posiada jakieś mniejsze wartości hałasu, staram się podpowiedzieć z doświadczenia innych klientów, z obserwacji, żeby po prostu skierować na właściwą oponkę bardziej. Czyli wnioskuję z Pana wypowiedzi, że trend jest taki, że idziemy w stronę komfortu, tak? Tak, tak. Samochody są wymagające, więc tutaj jak gdyby przy zakupie świeżych opon na pewno będziemy mieli cichsze oponki, natomiast nie zwalnia nas to z tego, żebyśmy obserwowali, czy zjechali w połowie lata na serwis, żeby sprawdzić, czy przy przednim napędzie tylna oś się nie ząbkuje tych opon, bo to będzie powodowało hałas.
i możemy wtedy przeciwdziałać, zamieniając z tyłu na przód, z przodu na tył te oponki, żeby nie pozwolić do wyząbkowania takiego, że już praktycznie nie damy rady jeździć ze względu tylko na hałas. Także sama etykieta tak jak najbardziej, ale musimy również pilnować, żeby nie pozwolić się wyząbkować tym oponom. W szczególności przy przednim napędzie musimy kontrolować tylną oś. Jeszcze jeżeli dążymy do komfortu, też warto przypomnieć, że istnieje coś takiego jak azot, czym pompujemy oczywiście też opony i to ma też wpływ na komfort i pracę opony. Tak jest, już od kilkunastu lat większość serwisów jest wyposażona w azot, który powoduje właśnie cichszą pracę opon, bardziej elastyczną oponę. Także te elementy możemy odczuć momentalnie zakładając opony i pompując azot. Natomiast mamy też jeszcze parę dodatkowych plusów z tego względu, że ciśnienie w tych kołach napompowanych azotem za bardzo nie wzrasta przy wysokich temperaturach, zimą również się nie kurczy, więc mamy optymalne zużycie opon. Poza tym oszczędności na paliwie, także to są takie jakby troszeczkę drobne sprawy, aczkolwiek też wpływające na bezpieczeństwo czy na oszczędności naszej kieszeni. Oczywiście. I podobno jeszcze mniej korodują felgi od wewnątrz. No tak, brak tlenu, czyli nie ma wspomagania starzenia się felgi, czy opona od środka się nie starzeje, także to oczywiście są te dodatkowe plusy, które mamy praktycznie. Państwo Wymierzecie, podsumowując naszą rozmowę, chyba już powoli trzeba myśleć o tej zmianie. Myślę, że tak. Także trzeba by było już się zaopatrywać w nowe oponki, czy tam swoje, które mamy, zweryfikować i zakładamy powolutku. Jeszcze jedna na koniec podpowiedź dla osób, które posiadają koła magazynowane w piwnicy, gdzieś tam w garażu, prawda? Co z takimi kołami zrobić przed założeniem? No takie kółka na pewno, jeśli ktoś malutko jeździ, to dobrze by było tam co drugi sezon przynajmniej przeważyć. Natomiast jeśli ktoś robi około 10-15 tysięcy w sezonie, to dobrze by było już wyważyć te kółka, żeby sprawdzić wyważenie, czy żeby drgań nie było na samochodzie. Sprawdzić też, czy nie ma jakichś uszkodzeń, czy na boku, czy na bieżniku, żeby to była bezpieczna oponka. Więc tutaj przy wyważaniu jakby mechanik jest w stanie to wyłapać i ewentualnie skonsultować z użytkownikiem. Tak. Także dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Tak jak Państwo słyszeli, plus 7 stopni, no taka temperatura określana przez producentów, że to już jest moment na zmianę opon. Mamy 10 stopni spokojnie w cieniu praktycznie od kilku dni i taki trend pogodowy raczej stabilny do świąt synoptycy przewidują. No chyba już trzeba zmieniać. A teraz przyszedł moment na znalezione w sieci. Zapraszam. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Życzę krótkich kolejek w zakładach właśnie wulkanizacyjnych. Do zobaczenia za tydzień.